Witamy w odcinku z prezentacji Bizona. Jest tu naczelny. Ja nie jest, przepraszam, ja nie jestem kombajnistą, kombajnista jest. Tu podaj jak to trzeba, tu jest główny mechanik i operator. Wszystko w jednym. A ja menadżer. Tak, zaczynamy. Kolega, ty koleje ten paliwo. Ja tylko paliwo, tak, oni jeżdżą. Mamy tutaj tak, dzisiaj paczka na początek od firmy Zenox. Na start do Bizona. Tak. Mamy tu oleje silnikowy, no i hydrauliczny. Hydrauliczny, jeden wkład powietrza, jeszcze jeden będziemy musieli domówić. Filtr oleju. I paliwa. I paliwa dwa, no i oczywiście tak. Akumulator. Akumulator, najważniejsza rzecz dla nas. Akumulator. Kupimy sobie jeszcze drugi, oczywiście, no bo na jednym to tak nie można. No i co? Pamiętajcie o kodzie zniżkowym. PL5 tak. I plus klub Zenox, to macie 8% rabatu. No i co? Przydadzą się na pewno te rzeczy tutaj. Będziemy montowali je w przyszłym tygodniu, jak nam chłodnica oleju przyjdzie, ale no to mniejsza. Idziemy do kombajnu i zobaczycie przy kombajnie cały sprzęt. Jak wygląda ten sprzęt. Opowiemy wam ciekawostki, tak. Newsy, co do zrobienia i co. Żebyście byli na bieżąco i odpowiemy na pewno na pytania, bo tam sporo pytań się pojawiło w komentarzach. Także przede wszystkim czemu pod mostem? Także no jesteśmy przy kombajnie. Może zaczniemy od headera. Tak. A jeszcze chciałem podziękować tutaj donatorom naszym. Na pewno o nich zapomnieliśmy. Mam tu wszystkich wypisanych. Poczekajcie sobie. Przygotowałem się, żeby nie było. Zaraz wam tu pokażę. To wycięcie zrobić, bo chuj, gdzie to zapisane. Podłoga jeszcze rozprzelata, ale na długim nie będzie trzeba podłogę podłożyć. No patrz, jak tu puścił. Dobra, mamy donatorów, to Agro Karol. Karol, pozdro z Kaszub. Poznaliśmy się na piwku na Bednarach. To z Maćkiem co przyjechał. Aha, tego, no, a tak, wiem już, no wiem o kogo. Tak. O, Adrian Joker też wysłał. China to jest kolega, który też wysłał kierownicę do Logitecha, Sajteka. Widzieliście ją na live'ach. No i co? Marcin Adamczyk wysłał. Maniek, Wiśnia, Tomarzec, Oskar. I co jeszcze? Było pełno was. Udostępnimy najwyżej pod filmikiem. Pod filmem dokładną listę no sobie i sprawdzę nie i co. Zapomnijmy o top donatorach będą na kombajnie. Zonie, tak jak było mówione, pokażemy wam miejsca, jak przejdziemy do kombajnu. No to co? Opowiadamy pierw o headerze, nie? Co jest do zrobienia? Headerze, co jest do zrobienia? No, trzeba wyjąć kosę. Tutaj jest jakiś nożyk, jeden gdzieś tam zakrzywiony, będzie go trzeba wymienić prawdopodobnie. Bagnet się urwał, aż może kamienia złapał. Ogólnie to jest tak, header jest cały prosty, motowidło proste, ślimak prosty, kosa prosta. Miał swoje przejścia, widać, że kamienie zbierał. Kamienie zbierał, palec tutaj zrobił robotę, tak. Tutaj rzeźbił. Owego nie kupiliśmy, także nie piszcie w komentarzach, że złom. Złom, ale stoi na podwórku, a tak. Niektórzy nie mają. Właśnie. Ogólnie to jest, takiego złoma nie ma. Ogólnie to jest tak, że kombajn jest, był dbany, stał bodajże dwa lata, sezony nie kosił. Ale był dbany, no wiadomo, jest to 89 rok, nie jest najnowszy, jest rzeczy do zrobienia parę. No ale pamiętajcie, u nas żadna maszyna nie jeździ w stanie takim, że wszystkie są jak nowe. No, na przykład ta maszyna, czy 60, czy ciapek, czy każda maszyna jest dbana u nas, także no i kombajn będzie tak zadbany, tylko potrzeba czasu, wiadomo. W tym roku będziemy go starać się naprawić, zrobić go mechanicznie, a żeby żniwa latało. Będzie odpicowany jak z salonu. No, jeśli czas pozwoli, to już w tym roku coś zaczniemy, ale chodzi nam, żeby na ten sezon kosił jakoś. Tak, żeby mechanicznie, żeby przeżył i żeby wszystko chodziło jak należy. No i co? Mamy do roboty targaniec. Targaniec, jest tu łożysko. Trzeba obudowę wymienić. Obudowę wymienić tu, bo jest łożysko wypada no i tu i tutaj obudowę. Ktoś smarkał, no to będzie trzeba poprawić. Właśnie. Mamy tutaj spawacza Piotrka, Piotrek po kursie spawacza, także ogólnie to jest tak, że wybiło się tutaj to wszystko przez to, że jest to pęknięte, a tu pęknięte jest niedospawane. To targa, o. Tak. A to powinno być. Bicie ma fest. Ten
kątownik powinien być przyspawany do tej ramy. Do ramy. Nośnej. Tak jak jest tutaj zrobione, nie? No. I dlatego przez to bicie wyrywa te blachy. Wyrywa blachę, no i łożyska się dają tu, no nie? Także to będziemy robili w pierwszej kolejności. Header przede wszystkim. A więcej no to wyjdzie w praniu. Więcej wyjdzie w praniu. No wiadomo, palec na ślimaku musimy wymienić jeden. No jak mówię, wszystko jest proste. Jest też obudowa. To jest rzadkość. Jest obudowa. Pospawana, ale jest. No i co? Nefralgicznym punktem bizona jest ta opona. Tak. Ona niestety jest z... Pęknięta. Pęknięta jest z tamtej strony. Zaraz wam pokażę, gdzieś tu było. Jest. O, dlatego się będę z lawety zjeżdżać. Proszę tak, bardzo. Jest bułana, ale będzie już oponę mam zakupioną, tylko teraz tak. Czas, żeby ją przełożyć. Tak jest. Będzie wymienione. Musimy uszczelnić orbitrol od kierunków. No, od kierunku mówię. Od jazdy. Od kierownicy. Jest to klasyka gatunku, zawsze te orbitrole podobno siadały, także... Kilka listw tutaj na gardzieli będzie trzeba wyprostować. Tam nie wiem, czy to będzie widać, tam kilka jest, nie chyba będzie ze 3, widać. Ze 4. Ogólnie jest jeszcze możliwość napięcia, także ogólnie myślę, że dużo napinania trzeba, jest dość sztywne. Co więcej tu? Jeden cep jest krzywy, jest dziabnięty od kamienia, widać. Nie wiadomo, czy przejedziemy na jęczmień tymi cepami, czy będziemy zmieniać wcześniej, to się okaże w praniu. Jak wyjedziemy, to wyjedziemy na jęczmień, a jak będziesz chodziło wszystko jak należy, to zostawimy po prostu do przyszłego roku. Tutaj sprężyny macie wszystko. Sprężyny, tak. Ta chyba była wymieniana. No widać, że jest. No, ale wszystko tutaj chodzi, header chodzi. Wszystko się załącza. Co jeszcze wam pokażę? Tabliczkę. Proszę bardzo. 8,9. Cena detaliczna. 1 120 000. Ciężar netto 8,600. Także co? Otwórz klapę. Mam tą gumę drugą tutaj w domu. To się założy. Proszę bardzo. Prezentuję. Co będziemy robić? Będziemy na pewno zbiornik zdejmował. Czyścić go. Żeby nie było problemu z paliwem. Wyczyścimy go, nie wiemy co tam w środku się znajduje. Znaczy wiemy, moje 30 litrów ropy, tyle się znajduje. A właśnie, mieliśmy problemy przy zjeździe na starcie, bo stał pochyło, a ropy w nim było. No i się zapowietrzył, musieliśmy odpowietrzyć. Stąd też taka nerwówka, wiadomo, bo czas gonił, kierowcę też Mariusza, którego pozdrawiamy. No i co? Ogólnie to czemu pytanie pod mosty? No, jest największe pole manewru. Szerszy jest plac bardzo jest. Szeroki plac, no bo na drodze nigdzie byśmy go nie rozwalił, bo wtedy tak. Już w ogóle byłby tragedia. U nas droga jest tylko na dwa samochody. A ta boczna droga nie miałaby sensu nawet, bo jest zbyt wąska. Samochód jakby jechał, to by po prostu nie przejechał. A tam mamy, widzicie, jaki szerokie pole manewru. Mi się wydaje, że to było dość bezpieczne miejsce, poza tym wszyscy zwalniali, także nie było źle, no bo jakbyśmy mieli parkować go gdzieś na łące, poza tym musiał być stabilny grunt przede wszystkim i dlatego, nie? No co jeszcze? Co? Tutaj kilka pasków do wymiany. No paski do wymiany, bo stał, także ten jest w lepszym stanie, ten na pewno od napędu podajnika ziarnowego będzie do wymiany. Jak z tą zębatką, zobaczymy. Zębatka też jest dużo. Napinacze jest w ładnym stanie, tu też jest w ładnym stanie. No i co jeszcze? No paski, czujniki musimy sobie zrobić. Cała elektryka ogólnie jest w ładnym stanie, tylko porozłączane. To, żeśmy robili, jest tak. Klakson, także zaniku ciśnienia wszystko jest. Będzie trzeba naciągnąć podajniki. Gumy będziemy wymieniali, bo niektóre są zużyte po prostu. Niektóre są zużyte. No i też tak. Są po prostu, widać, że jest też trochę przetarte. Przetarte gdzieś są, to jest, nie? Jest kłosowy, tak? Ale to jest kłosowy. Jeżeli z dołu jest nigdzie nie przetarte, a nie jest, to zostawimy go na ten sezon na pewno. I głównie liczy się dla nas ziarnowy, żeby był cały. No i żeby po prostu nie było dziur. No bo wiadomo, ziarnowy najważniejszy, idzie ziarno do góry, co nie? Co tutaj więcej? No podsiewać widać, że nikomu nie spadł, bo tutaj jakoś nie jest bardzo wygięte czy coś. O, gumy trzeba będzie wymienić, to jest standard, kosztuje 3 zł, a nie masz z tym później problemu. I tak, a jest. A my przy tym mieliśmy styczność. Do czynienia. Tak, patrzcie, pokażę tutaj, widzą ten podsiewacz, widzicie, jakby był oberwany, zawsze tu jak oberwany jest, to ta blacha jest taka pyszka. Tutaj wygięta. Zardzewiała, ale pewnie z kwasów od akumulatora. Komuś się wybuchł akumulator, bo po prostu wylało się. Wszystko ładnie kręci się, czy się nie kręci? To się akurat nie kręci, zapieczone jest. No a tam przyrdzewiało, no ale to stało, ale to się nic nie dzieje. Co tu, dupę mamy tak. Do wymiany jest cały ten... Ta blacha tutaj. Widzicie, tutaj jest no zwiedzone, no niestety. No jest mamy zwiedzone. Już patent, już zamówione, wszystko jest, czekamy. Będziemy spowywali tu
po prostu wyższą blachę, żeby było ładnie to wyglądało i będzie jak z fabryki. No nie, dupę też wyczyścimy. W ogóle cała rdzewia, jaka teraz jest, to będziemy się starali usunąć, zabezpieczyć to przed rdzewieniem dalszym, także... Co tutaj, no? Sita. Tutaj dorobimy taką blaszkę większą, żeby były jak najmniejsze straty. Jeszcze ją wydłużymy. Więcej na powrót będzie szło niewymuconego ziarna. Będziemy po prostu jechali ciut wolniej, ale po prostu, żeby to muciło tak jak należy. I co jeszcze? Sita, widzicie? Sita to mi się wydaje były wymieniane, widać, bo jest ta farba podkładowa, ale jeździło, nie wiem, może 2-3 sezony. No sita są dobre. No sita są jak nowe po prostu, no jak będziemy nowe. Będziemy jeszcze wyciągać je tak czy siak, no tak. Pociechać, że to trochę zabrudzone, bo to nie było czyszczone, widać. Będziemy czyścili całe wnętrze, tam widzicie, podłoga podsiewacza tam jest cała do czyszczenia. Widać, kurtyna że... Kurtyna jest. Tak, kurtyna też jest. Przesmarujemy tutaj te łożyska na... Mamy patent. Zobaczymy jak one będą się sprawować. Mamy patent, odkręcamy tu seblaszki. No i będziemy... Szykaweczka i olej będziemy wszczykiwać. Przerobimy jeszcze... jak się zdąży przerobić, ja przerobię jeszcze te mocowe regulacje. Regulacje sheet. Na jakąś taką pewniejszą przerobimy, żeby to było. Żeby nie wylatywały, bo wiecie, że ta regulacja sheet jest taka tragiczna, że urywają się te dźwignie i szlagie trafia, to. No, przyjeżdżarnia jest oryginalna wyżynowska. Jest remontowana, no bo była zremontowana po prostu, żeby nie wystawała. Tak, 96 rok sieczkarni. Noże naostrzone. Mi się wydaje, że ten kombajn był przygotowany do sezonu i nie było jechane, bo patrząc po nożach, to noże są wyostrzone ładnie i żadnego ubytku na nich nie ma po ostrzeniu, także... Nawet paski tu są wszędzie ponapinane i wiecie. Widać, że wariator już był wymieniany, bądź regenerowany. Także co? Pasek ten jest ok, jest do wymiany jezdny, na co idzie na skrzynię. Mhm, to jest do wymiany. Spękany. Cały spękany. No i co tutaj? No tu leci olej. Nie wiem, czy to leci olej nam z hydrauliki, czy leci olej z tego tutaj... Łączenia. Łączenia do spustu oleju z silnika. To się okaże. Będziemy to próbować. Zalejemy go olejami, będziemy wtedy badać przyczyny. Załączymy wszystko, będziemy patrzeć, czy się łożyska grzeją. Tak, nasmarujemy też wszystko. Widziałem. Nasmarujemy też wszystko. Co jeszcze? To koło jest na pewno do wymiany, bez uszczerbione. To jest koło napinacza, także też się wymieni. No cepy. Cepy są ok. No cepy są ok, tylko jest. Klepisko jest jeszcze w sensie. No zobaczymy po prostu, jak uruchomimy to wszystko, nie? Tu mamy obroty, bębna, czujnik jest, tylko będzie trzeba po prostu posprawdzać gdzieś kable po drodze, czy nie mają gdzieś, gdzie nie są przetarte. Bo ogólnie w kabinie elektryka cała wygląda ładnie. Co jeszcze no tu co mamy? Tutaj możemy powiedzieć, no silnik. Pójdziemy do silnika, to tam z góry silnika. Pokażemy. Wentylator jest dobry, co? Wejdź do kabiny jeszcze, co widzimy, to tak, zaczęliśmy działać ostatnio właśnie przy nim. Napoczęliśmy go, tu się przycina zamek, także... O, że mi się walą. Jest ciepło. Będziecie mieć porównanie, jak wygląda teraz, a jak wygląda po naszej naprawie. Po naszej naprawie. No i co, wyjęliśmy drążek od skrzyni. Tak, bo tak żeśmy wajchowali, tam dużo ludzi w komentarzach pisali, że nie wachuj to tak ostro. A tu właśnie dały się luzy, a my po prostu nie czuli maszyny i żeśmy ciągnęli do końca. A teraz nerwy później, tak, robiły nerwy, swoje. To pierwszy zjazd kombajnem i w ogóle stres był i czas. Mamy patent na to, jak zregenerować. Tak, tu jest cały ten wybierak, tak jak ktoś pisał w komentarzu, ta tulejka tu się wytarła, trzeba podkładkę dać, dlatego był taki luz. Ogólnie tu jest sztywno, ta sprężyna fajnie czyli chodzi. Tutaj właśnie ta sprężyna jest ciabnięta czy coś. Tutaj tylko na tej tulejce damy podkładkę, jak pisaliście i wtedy powinno być dobrze. Ogólnie biegi bardzo dobrze wchodzą, nie bez zgrzytu, bez wsteczny, każdy bieg no jak tak. Elegancko wchodziły, nie? No i co? Sprawdzimy elektrykę. Widzicie, elektryka jest ogólnie cała tutaj. Tutaj niestety jednej szybki nie mamy. Będziemy trzeba wprawić. Zobaczymy, czy z pleksy, czy szybę po prostu już założymy. Zobaczymy, jak finansowo to wychodzi. No właśnie, czy opłaca się. Ale powiem ci chyba 100 zł, czy 90 chyba kosztuje. Szyba. No to chyba szyba. Za pleksy może być drożej. Za pleksy drożej będzie pewnie. No, podprzybitka jest jaka jest. A to się poprawi, ale wiadomo. Ale co wam powiem, to wam powiem. Masa jest, to on wyłączona tam pewno. Ale nie ma akumulatoru przecież. Nie ma akumulatory, to mu nie pokażemy magii tego kombajnu. Zapomniałem. Skrzyneczkę mamy. Wentylator chodzi, powiem wam. Wentylator, wycieraczka, kierunkowskazy. Skrzynka na narzędzia.
przykręcona. Przykręcona, przyda się, wiadomo. A od razu za siedzenie robi. Tu jeszcze zrobimy jakieś siedzenie. Baterie do kamery. No właśnie, właśnie miałem mówić. Nawet mamy światełko w zbiorniku. Nie pokażę wam, bo mój akumulator wyjęty. No i co, dźwignię trzeba poprawić, bo do tego stopnia stawia się tam. No mówię ci, to wszystko trzeba po prostu przesmarować, zobaczyć jak to będzie szło. No. Tu, tak a jest. Tu będzie ściana do najterów. Tu będzie ściana najterów. Tu będzie bizon, a tu będzie ściana z naklejkami. Kto sponsorował go? Tak, nie zapomnijmy, za każdym razem będzie widać. Mieliśmy na dupie to robić, ale na dupie to by brzydko wyglądało, a tu jest akurat tu fajna ściana. Będzie widać zawsze. Będzie większość na filmie. Poza tym nie zniszczą się te naklejki tak jak na dupie by były, no nie od słońca czy też od deszczu. Koguty działają, plandeka w zbiorniku jest cała, załączają się, bo testowaliśmy. Pokażę wam teraz serce i jaka jest modyfikacja przeprowadzona. Ktoś się pytał, że się będzie grzał. Ta będzie się grzał. Zobaczycie patencik, to o nie mielecie. Może ktoś widział taki patencik, na pewno widział. Dlatego też taka tu jest rama zrobiona, dla tego wentylatora. Dla tego koszu znaczy się. O. Idziemy do silnika. Proszę bardzo. Zobaczcie, co, jaki patent jest. Widzicie? Dwie chłodnice. Podwójna chłodnica jest. Jedna obok siebie wstawiona. Podobno nie ma problemu żadnego. No silnik widzicie jaki jest. Jest czysty przede wszystkim. Czysty, nie jest jakiś zabrudzony, odma nie jest zawalona czy coś. Tak, jest czysty. Zobaczcie, wam tu pokażę. Wymyte było dokładnie. Wszystkie kable są, filtry. Wkłady będziemy wymieniać, czyścić. Przewód nowy założymy. Jest osłonka jeszcze oryginalna. W czerwonych rekordach też były te osłonki. No, no. W czerwonych mówię, w niebieskich. Tak, na dużą chłodnicę. I co? Ogólnie to wyjęliśmy tu chłodnicę oleju z tyłu. Wyjęliśmy właśnie, to już mamy do regeneracji. Ja jest dzisiaj czwartek, to święto. I jak będzie. Mamy, dostaliśmy numer pana Józia do Magika, takiego u nas tutaj lokalnego. Mega ogarnięty pan, starszy, robi takie rzeczy i ogarniam to bez problemu, no nie, bo kosz nowej, poza tym nowa to nie to samo, a ta ale będzie chodzić. Będzie luksus, będzie sprawdzone pod ciśnieniem, także no, tak wszystko wygląda będzie zbiornik. Chodzić. Jest cały. Gdzieś, na, nie sta długo, na deszczu też dużo nie sta, tylko tak naprawdę tam gdzie skąd go braził może stał chwilę, bo na ślimak, header, wszystko jest jeszcze nie zardzewiałe, nie? A widzicie co tu jest? O, membranka, patrz, luksus. Membranka chodzi. Do zbiornika. Chodzi. Sprawdzialiśmy obrot, koguty się kręcą, działają. Zbiornik wiadomo, umyjemy wszystko, no nie? Będziemy właśnie myć, no ja muszę tylko ścianokosy zrobić, wjeżdżamy na podwórko. I działamy. Jak nie wejdzie, to się szybko rozwali płot. I wejdzie. Ogólnie jest plan taki, że dlatego chcemy robić pierwszy header, bo Stachu będzie robił ścianokosy. Na Stachu będzie robił się na klasy i tam, żeby było plec na manewry, nie? Z przyczepą. A jeszcze pokażę wam wytrząsacze. No, niestety nie pokażę wam jak dźwięk silnika, wszystko zobaczycie w późniejszym czasie, jak będziemy... Jeszcze wam się znudzą. Jeszcze wam się znudzą z bizona. Jak będziemy reperować, będzie dźwięk silnika, wszystkie czujniki, wszystko przygotować do żniw, także będzie tych filmów trochę. Chcę wam pokazać cały proces, jaki przy nim będziemy robić. Także czekajcie. Jeszcze możemy wam pokazać sieczkarnię oryginalną, stoi na podwórku i co? Pierwsze co, to go omyjemy całego. Sieczkarnia, co tam stoi pod stajnią. Pod stajnią. No. Mówię, 96 rok. Tyle. 96 rok, tak wiadomo, do przesmurowania tak samo. Zamontujemy ją już wtedy tutaj. Jak dupę zrobimy. Na tej dupie właśnie. Wzmocnimy tą dupę, żeby było tak jak należy. Zdarzymy się czkarnie. Jakieś komentarze, co tam jeszcze, jakieś pytania były? O co? O, czemu pod mostem? No to już mówiłem. Ile zapłaciliśmy? Tajemnica handlowa. Tak, to wiadomo. Nie będziemy mówić, wiadomo, jest, był w dobrej cenie. Powiemy ile włożymy. O właśnie, powiemy ile wam włożymy. Ogólnie to jest tak, że bizon... Dlaczego rekord? Ktoś tam pisał, że to jest rekord, kurwa. No to nie jest John Deere, jest to rekord. Jest to... Rekord jest dlatego, że jest lepszą bazą do roboty nawet na przyszłość, byśmy mieli. Jest skrzynia czterobiegowa, hamulce hydrauliczne, sprzęgło hydrauliczne, to jest po prostu... No jest po prostu, moc jest od rekorda, jest mocniejszy, jest po prostu inna bajka, nie? Wygodniejszy i
To ja się teraz tutaj wtrącę. Jak mieliśmy dać 25 tysięcy za chrupka, który kosztował, który był z 80 roku i jeszcze był zrobiony tak, że na bocznych blachach była szpachla, odchodziła płatami, no to podziękowaliśmy. Tak. Co prawda chodzić silnik chodzi, no tam jakieś podzespoły miał, ale... Ale wiecie, tu jest baza. Jeśli spadnie cena złomu, teraz jest droga cena złomu, dlatego cenią sobie te kombajny, a jeśli spadnie cena złomu, to za takiego rocznik z 80, powiedzmy za 5 lat, jeśli byśmy chcieli sprzedać i gdzie cena złomu niska, to... To możemy dostać 15 tysięcy i to, co jeszcze włożymy w niego, to już nie odzyskamy. Właśnie, a tu jest tak, że te rekordy są w cenie. A tutaj tak możemy nie stracić na tym, a tym bardziej, że to jest wiadomo, maszyna jest no młodsza. No i to już jest po prostu jeden model wyżej, nie? No, jest co. No mówię, z rura hydrauliczna jeszcze wygodniejsza, kabina jest, bo rekordy zawsze z kabiną wychodziły, jest duża kabina, wygodna, jest duży zbiornik, no po prostu... Tak, zbiornik, no ktoś mówi, że na wydajnościowo nasze, może nie się nie, nasze nie różni. Potrzeby za duży kombaj, po co my taki kupiliśmy. Kupiliśmy taki, jaki chcieliśmy, uważaliśmy. Okazja była, mieliśmy i tak kupować, także wiesz. No tak. Co z tego, inni ludzie mają 8 hektarów, mają John Deere na przykład na 7, który jest bardzo duży, na 100 hektarów, no i co? No kupiliśmy po prostu, uważaliśmy za słuszne i tyle, no. Czy będziemy żałować? Raczej nie, po prostu mamy swój kombajn, jedziemy kiedy chcemy. No wiadomo jak to ze sprzętem, zawsze się coś zrobi, ale jeżeli dopilnujemy go, żeby był zrobiony na tip-top, to nie będzie z nim problemów żniwa u nas na tym areale. Także zobaczycie sami jak będzie, jeżeli będzie coś wychodziło, będzie kosi, będzie wszystko wychodziło w trakcie, nie? No tak, nie powiemy, że wyjedzie i będzie kosił bez awarii, nie? Bo to... Nie wiadomo nigdy. Bo to nawet nowe się zepsuje. Tak, nowe się popsuje i też... No chyba, a tym bardziej, że tego trzeba przejrzeć. No i będziemy się uczyć obsługi maszyny. No dokładnie. Cóż, tam, to co u Pana Bogusia, to u Pana Bogusia robiliśmy, a teraz mamy swój i będziemy to... Podajniki ściągać wszystko, będziemy się uczyć, no. Kosić wiadomo, człowiek coś tam kosił, to wie jak to chodzi, ale no tak pod względem czysto technicznym jeszcze nie jesteśmy perfekcjonistami, nie zrobimy wszystkiego, że wejdziemy z zamkniętymi oczami, złożymy, tylko jak mówię, podajniki, różne koła, napinacze, będzie trzeba po prostu zbadać. Mamy książkę, od tego jest, każdy się uczył, także... Internet też jest, internet też jest. Sprawdzić. Także zrobimy co w naszej mocy. I nie na ten sezon, tylko czysto mechanicznie, żeby był w bardzo dobrym stanie, a w przyszłym to już... Chcemy go zrobić jak z salonu, nie? Także zobaczymy, co się uda. Pod chmurką. Nie będzie stał pod chmurką, bo mamy w planach zrobić zadaszenie, tam u Karola. Gdzie będzie stał? No u mnie nie będzie stał, bo ja mam za małe podwórko na taką maszynę. No, Karol też na swoim podwórku nie będzie stawiał, tylko będziemy stawiać u jego wujka Bogusia. Wujka Bogusia. Wszystko jest tam ugadane, nie ma problemów. Tam postawimy taką wiatę, żeby stał. Nie będziemy przykrywać go żadną plandeką, bo to wtedy wszystko się kisi. No lepiej, właśnie. Żeby po prostu był skrapla ta woda rdzewieje. A po boku najwyżej może być, wystarczy, żeby będzie na boki plandeka, ale żeby był dach. Tak. Przede wszystkim, żeby nie stał pod całą plandeką, bo się to skrapla. No jak właśnie. Już jakieś zadeszenie jest, to jest całkiem to inaczej przewiew. Jest cyrkulacja powietrza i to tak ta blacha tak nie cierpi jakby była pod plandeką i wilgoć będzie po prostu właśnie. Pod nim. Będziemy na jesień, będziemy wszystko jest, działać, także... No, wszystko czas. Wszystko wyjdzie, potrzeba czasu. Na pewno będzie w tę zimę stał no, zadaszony. Pod dachem, no bo szkoda po prostu... Maszyny. Żeby, poza tym... Tak, stał pod chmurką, nie? Nie opłaca się robić na tip-top sprzętu, jeżeli ma stać pod chmurką, nie? Także podwórko będzie tam, to jest podwórko tam, gdzie maszyny stoją moje. Od wujka Bogusia, może powiedzieć, dzierżawie. Dzierżawie. Także co? Kończymy odcinek. Dzisiaj będziecie mieć? Dzisiaj rzucimy, no. Dzisiaj czwartek, prezentacja taka cała z odcinka i co? A my działamy przy Sianokosy. Tak, dziękujemy jeszcze za wszystkie miłe komentarze pod filmem, także co? No i łapeczki. I też przede wszystkim no, dziękujemy za wspierającym. No i firmie Zenox. Pozdrawiamy Sebastiana. Sebuś ogarnął na TikTok. Szybko ogarnął temat części. Także widzicie, możecie w każdej chwili do niego uderzać z naszym jeszcze kodem rabatowym, dostaniecie zniżkę. No i wiadomo, klub Zenox 8%. Szykujcie swoje bizony na żniwa, bo może w tym roku coś oddadzą. O, deszcz było, także u nas było bardzo dużo deszczu, także
trzymamy kciuki. No. A jak nie, to chociaż słoma będzie. Słoma będzie. No, bo my nie uzbieramy. Będziemy ciąć. Dobra. Także co, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć. Nara. Nara.